Mam obrońcę, który broni mnie pro publico bono, pan Waldemar Puławski, no wspaniały człowiek. Miałem wcześniej dwóch obrońców, to pewnie państwo wiecie, że jednym z nich był Roman Giertych, drugiego nazwiska nie chcę. Nie, ale to żeby to wyjaśnić, bo czasami takie pytania padają. To był inny Giertych. Nie. To chyba nie był inny Giertych. To był ten tylko, Giertych? Tylko sytuacja była inna. Po tym, jak rozpadła się koalicja PiS-u, Roman Giertych, nie wiem jak to się stało, nie wiem w jaki sposób to zrobił, chciał chyba mieć jakieś sprawy medialne i któregoś razu do mnie dzwoni, mówiąc, że został pełnomocnikiem procesowym rodziny księdza Jerzego Popiełuszki. Mówi do mnie, przeczytałem twoją książkę, kto naprawdę go zabił? Pana, nie byliśmy wtedy po imieniu. Jestem pod wielkim wrażeniem, powinniśmy się spotkać. Spotkaliśmy się parę razy, rozmawialiśmy na temat, jak tą sprawę popchnąć do przodu. Skoro Roman Giertych został pełnomocnikiem, ja bardzo się w ten temat zagłębiłem, bo to była dla mnie najważniejsza dziennikarska sprawa w życiu. No i przyszedł ten nieszczęsny czas, maj 2008 roku, gdy 13 maja mamy tutaj mieszkanie w Warszawie, chociaż mieszkamy na Podlasiu. Ja wtedy byłem w Warszawie, przyszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w liczbie 13, siedzieli do 22. Od mojej żony z Podlasia wyszli około 14. Ona nie wiedziała za bardzo, co robić. Znalazła wizytówkę Giertycha, wiedziała, że mam z nim kontakt. I w tym czasie zadzwonił Bogdan Rymanowski, z którym kilka dni wcześniej spotkaliśmy się w Tatrach na weekendzie majowym z jego rodziną. Bogdan pyta, Monika, jak ci pomóc? Czy macie adwokata? Nie mamy, ale wiem, że Wojtek miał kontakty z Giertychem. Chcecie Giertycha? No nie wiem, co mam powiedzieć, mówi żona, no ale może być Giertych. Bogdan zadzwonił, telefon Bogdana wyświetlił się Giertychowi. I w ten oto sposób Giertych skontaktował się z moją żoną, poprosił o przesłanie pełnomocnictwa faksem. No i około 21:00 pukanie do drzwi. Ja po kilkunastu godzinach takiego przesłuchania, w zasadzie nie było przesłuchania, ale to była taka bardzo trudna sytuacja, w której ci panowie zachowywali się jak u siebie. Wchodzili, wychodzili, zamawiali pizzę, w tą z powrotem. Drzwi się praktycznie nie zamykały, a ja mogłem siedzieć tylko w jednym miejscu. I około 21:00 pukanie, dzwonek do drzwi. Podchodzi któryś z funkcjonariuszy do wizjera, Giertych. Taka panika, co robić? Giertych dzwoni raz za razem, mówi, jestem pełnomocnikiem pana Sumnińskiego, proszę otworzyć, narady z górą. 30 minut trwały narady z górą, co zrobić? Ostatecznie wpuszczono Giertycha i ja, otoczony przez tych ludzi, których postrzegałem jako wilki, nagle widzę postać, która mówi w pierwszym zdaniu, nie przejmuj się, niech się pan nie przejmuje, jutro pana jeszcze przeproszę. Czyli taka postać bardzo, bym powiedział, wspierająca w tamtym momencie. Następnego dnia przyszedł do mnie do celi. Pytam się, panie mecenasie, jak pan to widzi? Romek, dla przyjaciół jestem Romek. Trzeba to zrozumieć. Pytam, nie boi się pan przechodzić na ty z przestępcą? Nie żartuj. Trzeba to zrozumieć, trzeba się znaleźć w takiej sytuacji, żeby to zrozumieć. Człowiek nie wie, co się z nim będzie działo, czy pójdzie do aresztu, może na miesiące, może na lata. I było, nie było, pół roku wcześniej premier, wicepremier mówi, dla przyjaciół jestem Romek, tak? Później była rozprawa sądowa. Ja do dziś jestem przekonany, że ta młoda sędzina przyszła z nastawieniem, że po prostu mam areszt. Jestem o tym przekonany. To była młoda osoba, nie miała możliwości zorientowania się w tej sprawie. Zakładam, że niewiele o tej sprawie wiedziała. I Roman Giertych daje taką piękną przemowę, która była jedną z ładniejszych mów obrończych, jakie słyszałem w życiu, a często bywałem w sądzie i jako oskarżany dziennikarz o różne rzeczy i jako widz. Jestem przekonany, że ta mowa zrobiła wrażenie na tej sędzinie, bo była naprawdę to mowa piękna. Wyszedłem na wolność. Następnego dnia, gdy wychodziliśmy z żoną z sądu, Roman mówi, żebym przyszedł następnego dnia, jeżeli mam ci pomóc,
to, no to musi się przede mną otworzyć. Twierdził, że ma miejsce u siebie w biurze, w kancelarii, które absolutnie jest wolne od podsłuchów, bo to sprawdza, bo to weryfikuje. No i w tym miejscu następnego dnia w obecności mojej żony dość dużo Romanowi Giertychowi powiedziałem, bo jeszcze wtedy nie rozumiałem, o co w tej sprawie chodzi. Być może nawet trochę za dużo, ale na pewno nie wszystko. Minęło kilka miesięcy, dzwoni do mnie kolega z Gazety Polskiej i mnie pyta, czy powiedziałeś Romanowi Giertychowi to i to? Powiedziałem, czy to i to też? I czy jeszcze to i to? Także. A skąd ty to wiesz? On mi wyciąga stenogram naszej rozmowy i mówi, to jest rozmowa, to jest stenogram, który dostałem od swojego informatora z ABW. Nasza rozmowa została nagrana, nie wiem przez kogo, nie wiem, czy zrobił to Roman Giertych, czy zrobiło to ABW, nie wiem, ale to był początek mojej utraty zaufania. Później wydarzenia poszły lawinowo, bo Roman Giertych, to Warszawa to jest małe miasto i nagle się okazało, że on się spotyka z tymi ludźmi, którzy są po drugiej stronie, którzy chcą mnie zniszczyć. Nagle się okazało, że dochodzi do wielu sytuacji, w których tak to czułem, pewne jego, jakby to powiedzieć, rady wcale nie są dla mnie dobre. Wybuchła wtedy afera podsłuchowa, okazało się, że dziennikarze, którzy mnie znali, Gmys, Rymanowski i inni, też byli objęci podsłuchami. Można było wtedy pewne sprawy ukierunkować inaczej. Roman Giertych chciał, żeby ukierunkować się tak jak to się stało i stało się źle. Było jeszcze wiele innych takich działań, a w międzyczasie cały czas nasilały się te relacje Romana Giertycha z ludźmi, którzy wiedziałem, że są po drugiej stronie barykady. Więc któregoś dnia 2010 roku pojechałem do kancelarii, wręczyłem wymówienie, mówiąc, za to, co zrobiłeś na początku, jestem i do końca życia będę ci wdzięczny, bo to było piękne i to było z serca, no ale co później zrobiłeś, to sam wiesz. Roman Giertych próbował wykazać, że nic nie zrobił, że tak naprawdę ja się mylę, że jestem w błędzie. Ale ja straciłem już zaufanie do mojego obrońcy i wiedziałem, że nie chcę już z nim dalej iść. I czas pokazał, że moja rezygnacja z usług mecenasa Giertycha była bardzo dobrą decyzją.